Cześć, mamy dzisiaj co najmniej kilka sensacyjnych wiadomości dotyczących przede wszystkim szczepień i zdrowia naszych dzieci. I co jeszcze niepokoi nauczycieli? Ilość orzeczeń stwierdzających spektrum autyzmu, wydawanych dla coraz młodszych dzieci, również wymagających już tego wsparcia na etapie przedszkola. Ale co stoi po drugiej stronie bezkarności, przestępczości, skrumpowanego układu mafijnego, który dąży do tego, żeby nasze dzieci były permanentnie chore, a ci, którzy chcą się wyzwolić z obowiązków, które prowadzą do uszkodzeń ciała bądź śmierci, są w tej chwili prześladowani, mają być prześladowani jeszcze bardziej. Making $60 billion a year selling us vaccines, but they're making $500 billion a year. This is a really great business plan for these companies. You make people sick and then you sell them the lifetime cure. Zobaczcie, jaki fragment odpowiedzi od Ministerstwa Zdrowia uzyskaliśmy. Otóż wyobraźcie sobie, że Ministerstwo Zdrowia nie posiada dokumentacji dotyczącej badań naukowych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki przeciwko HPV. Jednocześnie w tym samym czasie prowadzą szeroko, bardzo zakrojoną kampanię informacyjno-reklamową, co jest w założeniu niezgodne z prawem farmaceutycznym, dotyczącą właśnie potrzeby zaszczepienia się przeciwko rakowi brodawczaka, przeciwko któremu wcale nie ma dowodów na to, że te szczepionki chronią, ponieważ badania nie zostały jeszcze dokończone. Natomiast jest olbrzymia ilość faktów i dowodów, których rząd nie chce dopuścić do siebie, o tym, że te szczepienia wprost szkodzą. Pokrzywdzonych na świecie są już dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy. Są to zgody i dośmiertelne, dożywotnie kary, że tak powiem, leczenia się permanentnie, niezdolności do życia w pełnym zakresie. To jest efekt tych preparatów, więc jeszcze raz zachęcam, żeby jeśli nie wzięliście udziału w akcji informacyjnej w szkołach, pod szkołami, jest taka zdecentralizowana akcja, są akcje wysyłania pism, to dowiedzcie się. Jeszcze jest szans, żebyśmy my, rodzice, wzięli sprawy w swoje ręce. Mamy coś nieprawdopodobnego. Mamy szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Tymczasem to imperium farmaceutyczne, jak się okazuje, może mieć poważny problem, co dla nas byłoby oczywiście wyzwoleniem. Hipotetycznie oczywiście, ponieważ ja nie wierzę w żadnych rycerzy na białym rumaku. Natomiast w wyborach amerykańskich, jako osoba, która będzie zajmowała się tematem zdrowia i szczepień, ma być potencjalnie Robert F. Kennedy, czyli aktywista antyszczepionkowy z ponad chyba 20-letnim doświadczeniem w tej materii, wcześniej prawnik, który zajmował się wielkimi pozwami przeciwko korporacjom, który wydał m.in. książkę poświęconą temu, jakim zbrodniarzem i w ilu zgonach, ilu ściemach na rzecz koncernów farmaceutycznych, które się w ogóle nie mieszczą w głowie, brał Fauci. To jest człowiek, który niejednokrotnie opinię publiczną, że tak powiem, wstrząsnął do tego stopnia, że różne organizacje antysemickie, te, które śledzą oczywiście występowanie i mówienie o tym, jak jest, po prostu piszczały po jego wypowiedziach, między innymi one. Natomiast on mówi wprost, że koncerny farmaceutyczne, które produkują preparaty, tak mówimy często na szczepienia, ponieważ YouTube cenzuruje filmy na ten temat, dlatego się ludzie o tym nie dowiadują, ponieważ jest to temat całkowicie zamiatany, którego każdy minister zdrowia nie poruszy. Oni nie mają prawa, oni by zniknęli na zawsze, gdyby oni ten temat poruszyli. Tylko ministerstwo w Słowacji ma odwagę o tym mówić. Zresztą osoby, które zajmują się tematem szczepień po swoich kadencjach dla rządu, przechodzą do pracy w firmach farmaceutycznych na bardzo wysokich uposażeniach. Jest to standard na całym świecie, więc jest to temat absolutnie przemilczany, a po drugiej stronie mamy kilkadziesiąt tysięcy, jeśli nie kilkaset tysięcy w Polsce pokrzywdzonych osób, które są świadome tego, że są pokrzywdzone. Dlatego antyszczepionkowość jest tematem numer jeden. To jest temat wywrotowy w Polsce. To jest olbrzymia ilość osób, które mają świadomość tego, że rząd kryje przestępców. Ta świadomość po COVID-zie wzrosła wielokrotnie, więc społeczeństwo kipi, społeczeństwo żąda sprawiedliwości, żąda prawdy. I ta prawda
się przebija do świadomości mimo cenzury. Dlatego ja staram się omijać pewne słowa, ale też proszę Was, zaangażowaną moją społeczność, osoby, które mi ufają, darzą szacunkiem i doceniają moją pracę, żebyście kolportowali te filmy, które puszczam, brali udział w akcjach, które współorganizuję i także wspierali mi z racji choćby na to, że za moje działania mogę mieć problemy nie tylko natury prawnej, choć takim można na przykład zaradzić poprzez wsparcie finansowe, które Was proszę, żebym mógł w razie czego również na froncie prawnym być w stanie zapłacić po prostu za ochronę siebie, za działania, które podejmuję, ale też może to wymagać ode mnie znacznie bardziej daleko idących kroków, ponieważ biorę się za ten temat. Przede wszystkim trzeba wiedzieć w kontekście obowiązkowych szczepień, bo o tym będzie mówione coraz więcej, że są one naruszeniem kodeksu norymberskiego, powszechnej deklaracji o bioetyce i prawach człowieka, artykułu 6, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ, artykuł 7 i powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, artykuł 3. Hello, my name is Robin Monotti Grazia Dei and my grandfather was the first president of the Council of Bars and Law Societies of Europe. I am standing here in front of the UK National Commission for UNESCO because I would like to ask a question about the UNESCO Universal Declaration of Bioethics and Human Rights 2005, specifically about Article 6, which clearly states that any preventive, diagnostic or therapeutical medical intervention requires informed consent. And if anybody chooses by their own free will to not give this informed consent, then they are not allowed to suffer any disadvantage or prejudice in any shape or form. Under something called Plan B, there is a requirement to wear a preventive medical device or intervention like a face mask. Now, this can only be freely consented by the subject because it falls under Article 6. It's the same case with the so-called vaccine passports. If you say that you cannot enter a particular place because you don't have a vaccine passport, you are effectively creating a disadvantage and prejudice to that person. Therefore, the argument here is that these measures are in violation of our fundamental and universal human rights, which we have set in stone after World War II. Therefore, I urge the UNESCO to answer my question, has there been a violation of our universal and fundamental human rights? And if this violation was organized at a level of parliament, does this constitute a crime against humanity? Thank you. Również w polskiej oczywiście konstytucji. Wbrew temu, co twierdzi na przykład NSA, który chce, żeby człowiek był zmuszany przez system, przez urzędników do przyjmowania preparatów produkcji koncernów farmaceutycznych, które mają bardzo, bardzo dużo za uszami i tylko i wyłącznie dzięki lobbystom i przekupowaniu rządów one jeszcze w ogóle istnieją. Normalnie każda firma, która by doprowadziła do śmierci jednej osoby czy zatrucia miałaby problem, a tutaj ściele się, jak bym powiedział, owadów na świecie. To są w setki tysiące, w miliony idące ofiary ich produktów, a im się włos z głowy nie spada. Jest absolutna nietykalność tych prezesów spółek, mimo że są to bardzo często najwięksi zbrodniarze, których ilość ofiar można porównać naprawdę do krwawych dyktatorów. I to są ludzie, którzy mają czelność występować publicznie jako autorytety, mają czelność przekupywać i w ogóle finansować organizacje, które nakładają kolejne obowiązki, lobbując tak naprawdę na zmianę systemów prawnych, łamanie podstawowych praw człowieka, bo z tym mamy do czynienia na przykład jeśli chodzi o zalecenia WHO i tworzenie całego kartelu różnych tak zwanych lekarzy, Mengele bardziej, specjalistów tak zwanych, naukowców tak zwanych, którzy na przykład tworzą ilość prac na przykład naukowych, sponsorowanie przez koncerny farmaceutyczne, cytując siebie nawzajem i ta ilość prac ma na przykład udowadniać, że coś pomaga, gdzie tak naprawdę ignoruje się tysiące prac, które mówią o zagrożeniach. O tym nikt nie wspomina, tak jak teraz na przykład w trakcie tej akcji HPV zagrożenia są całkowicie przemyślane, przemilczane, przepraszam. Jest to tak zrobione, żeby
mówić tylko i wyłącznie o tym, że trzeba to zrobić, że to jest bezpieczne, że to daje mnóstwo korzyści, mimo tego, że dostarczane są i do szkół, i do ministerstwa dokumenty, które pokazują, że jest zupełnie inaczej, które pokazują, że te firmy, że te instytucje zostały wprowadzone w błąd. Tylko że widzimy, na przykład po ostatniej grupie sejmowej, którą wam udostępniałem, która miała olbrzymie zasięgi, to świadczy o tym, że ludzie się budzą, oni nic sobie z tego nie robią, oni nie odpowiadają, oni milczą w momencie, kiedy im się mówi, że coś potencjalnie zabija. Niestety jesteśmy w Polsce w takiej sytuacji, że jeszcze nikogo nie wywieźliśmy na paczce, społeczeństwo jeszcze nigdy nikogo nie zlinczowało, nie dopadło, tak jak to się dzieje w afrykańskich krajach, ale rodzice, którym zamordowano dzieci, moim zdaniem mogą być zdolni do różnych rzeczy. Tak mi się po prostu wydaje, ja nie namawiam, ale tylko mówię, że przegięcie pały ma już miejsce. Wyobraźcie sobie, że wprowadzają oni, jeśli już nie wprowadzili, rejestr zaszczepionych i niezaszczepionych dzieci. Ja bym to poszerzył, bo każde dziecko później staje się dorosłym. Otóż chcą mieć bazę cyfrową, już zaczęli ją robić, u aparatów, które przyjął każdy człowiek. I będą tam patrzeć, jeśli ktoś nie przyjął jakiegoś preparatu. Przypomnę, to są komercyjne rzeczy, które są kupowane za nasze pieniądze od skrumpowanych firm. Skrumpowanych, bo mają wiele wyroków, płacą miliardy dolarów kary za to, że na przykład krumpują rządy. To w przypadku Pfizera są bardzo znane kwestie. Czy AstraZeneca, czy płacą za powikłania, jeśli komuś się uda przebić przez najdroższych prawników na świecie, tak? Którzy są w stanie załatwić rzeczy na rozmaite sposoby i chcą mieć bazę. Pytanie, kto będzie miał do niej dostęp? Każdego dziecka, które nie chce rodzic zaszczepić. A powodów, żeby nie szczepić, jest na tyle dużo, że w zeszłym roku, czy poprzednim nawet, było już 87 tysięcy osób, jak podają media w Polsce, osób, które nie chcą tego zrobić. Ta liczba wzrosła dziesiątki, jeśli nie setki, dziesiątki razy, bo jeszcze niedawno było to 3,5 tysiąca. Oni to nazywają przypadków, tak? Więc mamy do czynienia z gwałtownie budzącą się świadomością społeczną, ale system chce absolutnie doprowadzić do tego, żeby nikt nie był nieszczepiony. Oni chcą zmusić wszystkich. Pytanie dlaczego? Może dlatego, żeby ludzie nie porównywali. Czy na przykład dzieci nieszczepione się okazuje, a się okazuje bardzo często, dajcie mi znać, bo ja wiem, że tak jest, nie mają problemów takich jak dzieci zaszczepione. Mamy wysyp rozmaitych chorób. To, co mówiłem wam o Robercie F. Kennedy. Making $60 billion a year selling us vaccines, but they're making $500 billion a year. This is a really great business plan for these companies. You make people sick and then you sell them the lifetime cure. Słuchajcie, to, co on powiedział ostatnio, że firmy farmaceutyczne zarabiają 60 miliardów dolarów. Na polskie, prawda, 240 miliardów złotych na sprzedaży preparatów. Natomiast zarabiają 500 miliardów dolarów rocznie, mówimy rocznie, czyli blisko 2 biliony złotych, tak? 2000 miliardów złotych, to chyba z dwukrotny budżet Polski, zarabiają na sprzedaży terapii, które są konieczne ze względu na zastosowanie pierwszego produktu. To powiedział człowiek, który może być doradcą Trumpa, jeśli ten wygra wybory. Tak to na razie jest ustalone między nimi. Więc słuchajcie, robi się grubo. To są oczywiście tak zwane święte krowy. Tego tematu nie wolno poruszać. Są ciężkie działa socjotechniczne wytoczone przeciwko tym, którzy wychodzą na front i w imieniu rodziców mówią o tym temacie. Uzbroiło się na przykład pojęcie takie jak antyszczepionkowiec. Po prostu zagrożenie numer jeden w społeczeństwie. Mówi się o wprowadzaniu kar. Mówi się, że to jest nieporozumienie, na przykład Paweł Grzesiowski, że jeszcze nie ma narzędzi prawnych, żeby takie osoby karać. Czyli oni chcą, mówią wprost o tym, że trzeba wprowadzić cenzurę prewencyjną, która jest również zakazana konstytucją. Tak? Oni twierdzą, że dla koncernów farmaceutycznych, dla ich dobra, trzeba karać Polaków, którzy na przykład mówią o tym, co im się stało i chcą ostrzec przed tym innych. To jest absolutnie karygodne i żyjemy moim zdaniem już w innej rzeczywistości, w której my, świadomi Polacy, ja, ty, moi widzowie, i jest nas znacznie, znacznie więcej i będzie nas coraz więcej, na to po prostu nie pozwolimy i będziemy podejmowali odważne działania. I stąd, jeśli widzicie, że ktoś się robi, to naprawdę zachęcam do wspierania, bo to nie jest prosta droga, żeby móc się tym zajmować. I uwierzcie mi, że musiałem w życiu zapłacić dużą cenę, żeby być w stanie w tej chwili się tym zajmować.
ale to nie jest jakby moja historia, ale natomiast dla tych, którzy są świadomi, że nic się nie dzieje, nikt dla was nic za darmo nie zrobi, to proszę szczególnie teraz o wsparcie, ponieważ w najbliższym czasie będzie się o tym działo. Zresztą widzicie, że rozgrzewam swoje działa, ale to jest dopiero początek. Ten zamordyzm, który wchodzi, to co widzimy w sprawie HPV, co robi Leszczyna, co robi Grzesiowski, to zasługuje na najcięższe zarzuty, do zarzutu ludobójstwa włącznie. I mam dla was dobrą informację, że takie zarzuty są i będą formułowane. Oczywiście niestety tutaj wymagany jest nacisk społeczny, bo co z tego, że ktoś zrobi wideo, czy co z tego, że ktoś złoży pozew do prokuratury, jeśli wiemy, że oni będą do oporu to odrzucać. I tylko nagłaśnianie tego, uwidacznianie na przykład tego, że dana prokuratura czy sąd oddala słuszne przesłanki, nie przyjmuje podanych im prac naukowych, faktów, całych zestawień, dokumentacji tego, że faktycznie jest tak, jak mówimy, że preparaty nie są tym, czym się mówi, że jest, że są, że jest narracja całkowicie odwrotna, potrzebna, to już powinno być dawno wycofane to, co w tej chwili jest przymusowe. I oczywiście oni będą to w to brnąć. Słuchajcie, to jest ogólnoświatowa piramida. Ja bym stwierdził raczej, że domek z kart, który musi zacząć się jak najszybciej sypać. Ale nie stanie się to bez naszego działania. Oprócz HPV mamy bardzo wiele akcji w tej chwili na świecie, gdzie ludzie uderzają w ten domek z kart. Chociażby Słowacja, mamy wystąpienia i w ogóle współpracę rządową z zagranicznymi ekspertami, którzy mówią o tym i alarmują, że trzeba jak najszybciej powstrzymać programy związane z tak zwaną prewencją, zapobieganiem SROVID-owi, bo może to prowadzić do katastrofalnych skutków. To samo mamy w Australii, gdzie już cała jedna gmina, całe jedno miasto, cały jeden okręg na poziomie administracyjnym doszedł do wniosku, że trzeba ostrzegać inne miasta i gminy przed tym, że szykują sobie katastrofę ze względu na 145-krotne przekroczenie poziomów zakażenia syntetycznym DNA, co może prowadzić do skutków takich chociażby jak zawały serca, nawet u dzieci. The report by Dr. David Speaker presented in Exhibit 1 of tonight's motion. Evidences levels of synthetic DNA contamination by up to 145 times higher than Australia's Therapeutic Goods Administration, the TGA, up to 145 times higher than the TGA's own safety limits. For those unfamiliar, the TGA limits are there for a reason, because synthetic DNA has been shown to integrate into human cells, leading to potential long-term health risks like cancer, genomic instability, vascular thromboses and blood clotting, as well as immune system disruptions. Dr. Speaker's findings are alarming, but they are also far from isolated. Independent studies now in Canada, Germany, and the US have all confirmed similar levels of contamination. International experts, including some of the world's leading oncologists, geneticists, virologists, immunologists, microbiologists, and biochemists, have joined forces to warn governments around the world, including our own government, about the dangers these contaminants pose. I to potwierdzają również szeroko teraz udostępniane, komentowane badania. Sprawdźcie sobie źródła, postaram się je podłączyć, gdzie wprost w badaniu wyszło, że tylko dzieci zaszczepione preparatem oczywiście na SROVID-a miały zapalenia mięśnia sercowego na poziomie 17 dzieci na milion badanych. I może to się wydaje, że to jest mało, ale weźmy pod uwagę to, że ta grupa jest najmniej zagrożona. I mówimy tutaj tylko o jednym objawie, mówimy tu o badaniach, które, umówmy się, one nie będą nigdy na niekorzyść koncernów farmaceutycznych. Więc to, że funduje się dzieciom zapalenia mięśnia sercowego, jest to naprawdę zbrodnia, zwłaszcza że umieszcza się narzędzie zbrodnia, bardziej odpowiedzialne za skrzywdzenie w rękach niestety rodziców, którzy muszą później z tym żyć i potrzebować na przykład poważnej pomocy psychologiczno, czy nawet psychiatrycznej. A tutaj taka ciekawostka, że taka pomoc w Polsce się czeka średnio, zdaje się, 3 miesiące
do 200 dni w najgorszym mieście, 200 dni, tak, na spotkanie z psychologiem, jeśli macie jakieś problemy, ale jeśli jesteś emigrantem, czyli uciekłeś gdzieś z Afryki czy z Bliskiego Wschodu i zmierzasz w stronę uśmiechniętej przystani, jaką tworzy tutaj rząd, nieważne czy z jakiejkolwiek partii, bo to jest jedno zło, jedna zgraja, możesz liczyć na pomoc psychologiczną, która zostanie ci udzielona w jednym z centrów integracyjnych, które powstaną kosztem 500 milionów złotych. To już jest nic, słuchajcie, w tych funduszach pomocowych, covidowych, przy wsparciu Ukrainy, gdzie zadłużamy się na setki miliardów złotych, fundujemy sobie kajdany. Oczywiście ja uważam, że to jest całkowicie bezprawne, że to jest dług, którego każdy normalny Polak odrzuci ten dług, bo on jest, to się nazywa w nomenklaturze takiej prawnej, to jest dług niesłuszny, czy tam dług taki, który po prostu nie obowiązuje ludzi, on jest niezawarty po prostu w uczciwych warunkach. Natomiast te centra integracyjne są faktem. W 49 miejscach w Polsce będzie się integrować tutaj obcy kulturowy element, tak, który będzie robił, że w Polsce stanie się tak jak we Francji czy w Niemczech. Oczywiście wszystkie najgorsze schematy, nawet jeśli widać już, co one powodują w innych krajach, na przykład w Danii, mowa o HPV, zostają oczywiście z pełnym entuzjazmem, z otwartą przyłbicą, z wielką dumą i butą wdrażane przez polskich tutaj przedstawicieli okupantów wielu krajów na świecie. Tego takiego, powiedzmy, deep state'u bestii, która między innymi ma za zadanie wpływać na populację, stąd różne programy eugeniczne, aborcyjne i takie, o których wszyscy mówimy. Mamy z tym do czynienia, wdraża to polski tak zwany nie rząd, a polsko to ewentualnie języczny, jeśli mówią po polsku, niektórzy mają z tym problem, ale to dla nas, słuchajcie, jest już w tej chwili oczywiste, więc każde takie przełamanie narracji jest nam potrzebne, bo ta wiedza musi dotrzeć do sędziów, do prokuratorów i do masowej opinii publicznej, żeby ludzie byli uodpornieni na kłamstwa bezczelne, które płyną z wszystkich instytucji rządowych, które uprawiają masową, groźną bardzo dla życia naszego dezinformację. To one są źródłem dezinformacji, to tam nie ma debaty, to tam nie ma dyskusji, tam słychać tylko i wyłącznie głos lobbystów przemysłów farmaceutycznych i innych, które są skierowane na własną korzyść, przeważnie przeciwko życiu, przeciwko zdrowiu, czy to w przypadku jedzenia, dopuszczonej chemii do użytku, powietrza, wody, w każdym z możliwych obszarów widzimy, że nasze bezpieczeństwo zostało sprzedane, jest cały czas sprzedawane i jedyne wyjście dla nas to organizacja własnej edukacji. Teraz wrzuciłem też fragment konferencji dzisiaj, zobaczcie, w Sejmie, gdzie mówi się, że chce się po prostu zrobić fabrykę eurokołchoźników zamiast szkoły, z ograniczoną wiedzą, zdeprawowanych, nie umiejących w ogóle fizycznie nic zrobić, którzy nie mają żadnej odpowiedzialności, o których się nic nie wymaga, gdzie się jeszcze dąży do obniżenia poziomu kształcenia do najmniej, nazwijmy to, zdolnych jednostek. Nauczyciele po prostu są zrozpaczeni i rodzice też powinni. To jest ostatni chyba moment, żeby dzieci zabrać ze szkół, zanim zostaną po prostu trwale zepsute na umyśle, zdrowiu, psychice. Nie mówię już o tych rzeczach, które się robią z najbardziej intymnymi sferami. Jest po prostu dramat. Dlatego trzeba organizować tutaj przede wszystkim informacje, podawać dalej takie treści i szukać takich kanałów, które mają odwagę je głosić i wspierać, póki one mogą działać, a później nawet jeśli trzeba przenieść się do podziemia. Więc organizacja własnej edukacji, własnej łączności ze sobą, na przypadek gdyby chcieli nas cenzurować, organizacja dostępu do zdrowej żywności, poznawanie się z ludźmi, z sąsiadami po to, żeby pomóc sobie w razie czego, chronić naszego mienia i dobytku, to jest coś, co ja mówię od lat. Musimy sami oddolnie zorganizować swój nowy system. To nie musi być państwo, to mogą być wioski, to mogą być po prostu sieci oddolne przyjaciół. Nawet nie musimy się wszyscy znać, ale musimy rozumieć, że tylko decentralizacja, nie jakieś ruchy partyjne, nie pompowanie jakiegoś lidera, mnie czy kogokolwiek innego, nie pytacie no taką czy taką osobę, to nic nie da, że będzie jakaś osoba. Muszą być ludzie głęboko świadomi i musi być nas cała sieć, inni się znają na zdrowiu, łączności, bezpieczeństwie, przekazie informacji, gdzieś dyplomacji. Musimy działać naprawdę na wielu frontach. I takie organizacje w tej chwili powstają, na przykład Braterstwo Ludzi Wolnych w Polsce, Brat za Brata na Słowacji. W Niemczech też powstają organizacje, jak w Polsce, Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń, bo ludzie wiedzą, co miało miejsce podczas COVID-u.
czym to tak naprawdę było, jak po prostu nastąpiła tutaj zamach stanu na całym świecie i próba wprowadzenia tak zwanej czwartej rewolucji, tutaj tych zielonych niejakich ładów, po prostu nowej jakiejś wersji tak zwanego komunizmu, zamknięcia ludzi po prostu w cyfrowych kołchozach, gdzie mają zapier na swój podatek węglowy, może jeszcze od wody, może od dzieci, może od czegokolwiek, czego sobie po prostu nadzorcy pani będą życzyć, a niestety edukacja, cenzura spowoduje, że niestety następne pokolenia mogłyby się obudzić w takiej rzeczywistości, nie wiedząc, w ogóle nie mając żadnego dostępu do tego, jak to było być wolnym, gdzie nawet my, śmiem twierdzić, nigdy takiego dostępu nie mieliśmy, ponieważ jesteśmy wychowani w Matrixie, jesteśmy wychowani w sztucznym systemie tworzonym przez dziadów z Wall Street, którzy okupują media, rządy i rysują tutaj Polakom cały światopogląd, tożsamość, skłócają ich ze sobą, podstawiają im polityków, aktorów, artystów do takiego stopnia, żeby ich maksymalnie zdegenerować, ogłupić, obniżyć ich poziom, żeby nie stanowili jako Polacy zdolny naród, potężny, żadnego zagrożenia dla ich globalistycznych, zabójczych dla ludzkości planów. Jeśli podoba Ci się mój przekaz, uważasz, że czynię coś dobrego, żeby budzić ludzi, zdajesz sobie sprawę, ile wymaga to wysiłku, czasu i zaangażowania, ryzyka, jakie ja podejmuję, to pamiętaj o tym, żeby czasem mnie wesprzeć, choćby symboliczną kawą, a jeśli możesz, to zadeklarować stałe wsparcie, które może być potrzebne, tak jak to bywało do tej pory, są lepsze i gorsze czasy i też muszę po prostu być na to przygotowany. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, bo tylko dzięki Wam mogę robić to, co robię, dzięki Wam jestem w tej przestrzeni i staram się robić jak najlepiej swoją robotę. Pozdrawiam, zostawcie proszę łapki do góry, niech te algorytmy to niosą, udostępnijcie dalej, wiele to nie kosztuje, czy napiszcie komentarz, parę słów, parę zdań, to zawsze zwiększa tą kulę śnieżną świadomości prawdy, która musi się toczyć, bo musimy to powstrzymać, musimy rozwalić tą machinę, która chce nas rejestrować, wyszczepiać i robić to, co im się żywnie podoba. Jeśli nie możemy nawet zagwarantować naszym dzieciom bezpieczeństwa, integralności cielesnej, to pomyślcie, co nam jeszcze pozostanie. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów w tej tematyce i subskrypcji Świata Wolności Gazety, która wkrótce będzie w nowym wydaniu. Pod spodem macie linki do wszystkiego, o czym mówiłem, o czym wspominałem. Na razie, cześć!